Siemano, witam w trzecim odcinku drogi po Puchar FIFA 14 World Cup. Zaczynamy w fazie grupowej, mamy 3 punkty, porażkę i zwycięstwo na swoim koncie oraz przeciwnika z Iniestą, Meto, Modriciem, Casillasem i tak dalej, i tak dalej. Czy sobie poradzimy? Zaczynamy od dobrej okazji bramkowej, ale Casillas świetnie interweniuje i nie cieszymy się ze zdobytej bramki teraz, ale w 19 minucie już tak, Beresudskim, strzelcem bramki na 1-0 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wyskoczył najwyżej i pokonał Casillasa. Kolejna okazja to akcja rywala, tutaj na szczęście Sommer świetnie interweniuje i nadal utrzymuje się wynik 1-0. Niestety w 45 minucie Kruse wpisuje się na listę strzelców, zdobywając bramkę na 1-1. I czyżby skończyło się na remisie po pierwszych 45 minutach? Jednak nie. Webo dostał genialne podanie crossowe, nie zmarnował swojej sytuacji, zdobył bramkę, pokonując Casillasa. Mamy wynik więc 2-1 po pierwszych 45 minutach i to my z korzystnym wynikiem schodzimy do szatni. W drugiej części tego meczu również mieliśmy swoją okazję na zdobycie bramki, ale świetnie ponownie zachował się Casillas, ale strzał był mimo to niecelny. Natomiast ponownie nie marnujemy już kolejnej okazji na zdobycie bramki. Nasz drugi napastnik Alvarez wpisuje się na listę strzelców. W 58 minucie dostał podanie, następnie świetnie znalazł się, instynkt snajpera jak najbardziej zadziałał i jest 3-1 dla nas. Kolejna zmarnowana sytuacja bramkowa, a wiadomo, że te się mszczą kontra naszego rywala, ale tutaj no po prostu rywal dał ciała, a nasz bramkarz zamiast to złapać, to po prostu pod publiczkę sobie sparował i po tym rzucie rocznym właśnie bramka dla rywali. 75 minuta i Van Buyten strzelcem gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Kolejna okazja bramkowa należy do nas, ale Casillas to jest bramkarz światowej klasy, nie udało nam się pokonać. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego również mieliśmy swoją okazję, ale tutaj ponownie bramkarz rywali świetnie interweniuje kontra naszego rywala, ale Sommer również czujny, piłka po jego ręce odbija się od słupka i wypada poza boisko. I jeszcze w 90 minucie zdobywamy piękną bramkę. Nasz napastnik Webo popisał się tutaj genialnym strzałem na kole naszej koło, które jest na środku boiska. Będąc na naszej połowie, Webo z kilkudziesięciu metrów pakował piłkę do bramki, ponieważ no, miał taką możliwość i bardzo dobrze to zrobił. 4-2, koniec tego meczu, kolejne 3 punkty na naszym koncie, otrzymujemy 750 monet, kolejnego zawodnika, monety oczywiście za awans do 1/16, czy uda nam się dalej gdzieś iść? No, ciężko będzie na pewno z tym składem, paczka, a zobaczymy kto w niej, jest to oczywiście paczka darmowa za rozegrane spotkanie. Bum! No i mamy Molinę, środkowy pomocnik defensywny, który nie pasuje nam do składu. Kolejny mecz, kolejne spotkanie to mecz kibiców Hiszpanii. Zobaczymy, który z nas okaże się lepszy, jeśli chodzi o zawodników. Na pewno rywal Cazorla, Modric, Eto, Mandanda w ramce i zaczynamy od czego? Od rzutu karnego. Tak to się dzieje w moich meczach, że te rzuty karne po prostu często się odbywają, nie wiem na jakiej podstawie tutaj był rzut karny, no ale jej, robi swoje. Eto przed szansą na zdobycie gola, czy Sommer uda mu się obronić bramkę? No, rzucił się dobrze moim zdaniem, nie wiem dlaczego tego w ogóle nie dotknął, no i to rywal cieszy się ze zdobytej bramki. Następnie kilkanaście minut potem Eto po raz drugi wpisuje się na listę strzelców, zdobywając gola strzałem z główki. Kolejna okazja rywala na zdobycie bramki. Tutaj naprawdę, jeśli chodzi o mojego golkipera w tym meczu, spisywał się jak ostatnia ciota. Mówiąc delikatnie, wpuszczał chyba wszystko, co szło w stronę bramki. Muszę zmienić na bramkarza. Przydałby mi się również prawy pomocnik, którego w ogóle nie posiadam. Tutaj moja okazja na zdobycie bramki, ale jego bramkarz bronił wszystko, a mój po prostu był jaki był. No i przegrywamy, otrzymujemy 400 monet na pocieszenie również kolejnego zawodnika w darmowej paczce za rozegranie spotkania i zobaczymy, czy ten zawodnik będzie dobrym ogniwem w naszym teamie.
Niestety nie. Kolejny środkowy pomocnik klikany, Australijczyk, który w ogóle nie przyda nam się do naszego zespołu. Mierzymy się więc ponownie w fazie grupowej, tym razem z fanem Brazylii. Jego skład ma niezbyt wielkie zgranie, ale jeśli chodzi o zgranie na tym etapie, no ma małe ono znaczenie, bowiem składy wszystkich rywali są nieco wyrównane. I pierwsza sytuacja należała do nas, druga także. Dostajemy podanie, następnie próbujemy pokonać bramkarza, ale ten czujnie pilnuje dostępu do swojej bramki. Kontratak rywala, ale strzał, no myślę, że byłby niecelny, ale nasz bramkarz na wszelki wypadek sparował to na rzut rożny i 0-0 po pierwszych 45 minutach. Ogólnie w tym meczu przeciwnik miał naprawdę masę, ogrom szczęścia, farta niesamowitego. Nie wiem, jak ten mecz mógł być przeze mnie zremisowany, bo takim właśnie rezultatem skończyło się to spotkanie. Kolejna nasza sytuacja i ponownie bramkarz ratuje mu tyłek. Tak też skończyło się ten mecz rezultatem 0-0, 1 punkt po pierwszym spotkaniu w fazie grupowej, 504 monety. No i zobaczymy, jak pójdzie nam w dalszej części rozgrywek. No i mamy kolejną darmową paczkę, w niej prawy obrońca, który znów nam się nie przyda. Ja dziękuję Wam za uwagę, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrybowaniu mojego kanału i do usłyszenia kolejnym razem.